Ziemia była pokryta chrupiącym śniegiem po kolana, tak daleko jak sięgał wzrok. Mróz lekko poniżej minus 20 stopni zastygł miasta i naturę. Wszystko przykrywał, zmuszając ludzi do gnieżdżenia się w ciepłych domach. Zwykła pogoda w tym czasie roku dla tych miejsc, ale za każdym razem Buszujew zachwycał się. Prawdopodobnie możliwość podziwiania również skłoniła udanego biznesmena do zbudowania swojej rezydencji z dala od światowego zgiełku. Tam w domu, zewnętrznie wykończonym jak ogromny rzeźbiony okręt, lubił w zimowe poranki wychodzić na balkon z filiżanką kawy i podziwiać otaczającą przyrodę. Co ciekawe, nie męczył się monotonnym krajobrazem. Lecz czerpał z niego energię radości nie mniej niż z kawy. Jego żona nie podzielała jego zachwytów, ale kochała męża, więc poszła za nim, rezygnując z miejskiego komfortu. Jednak w domu na wsi wyraźnie nie brakowało komfortu. Buszujew Olek Stepanowicz jechał do domu po ciężkim, ale produktywnym dniu pracy. Teraz czuł zmęczenie, ale było ono przyjemne. To jak nosić ciężar, wysypać jego zawartość i iść dalej z pustym workiem. Zrzucił swój ciężar. Podpisano dwie ważne umowy na dostawę drewna. Pierwsza, większa, szła za granicę i obiecywała duże zyski od Chińczyków, a druga zamówienie rządowe. Była raczej potrzebna nie dla zysku, ale jako smar do trybików dla pierwszej. Las karmił Syberiaka Buszujewa. Biznesmen cenił przyrodę. Ale nie jako zasób do wzbogacania się, tylko jako zjawisko. Był synem syberyjskiego leśniczego z odległej wsi w Tajdze, więc wyrósł na silnego na widok. Taki ogromny, krzepki, brodaty niedźwiedź z niedźwiedzią odpornością. Jego charakter pasował do jego zwierzęcego odpowiednika. Był powolny w podejmowaniu decyzji, wszystko dokładnie przemyślał i zważył. Podejmował decyzję jakby niedźwiedź uderzył łapą. Raz i sprawa załatwiona. Jednocześnie ojciec nauczył go oszczędności w stosunku do natury. Dlatego, w środowisku biznesmenów, przyjął się przydomek Leszy. Mistyczny obrońca lasu. Jeszcze kiedy tylko wyszedł z biura i pożegnał się z pracownikami. Zadzwonił do żony. Jak tam moja koralik żyje? powiedział biznesmen do słuchawki. Z boku to wyglądało dość zabawnie. Duży, brodaty, brutalny mężczyzna dzwoni do słuchawki jak niemowlę. Być tak głupio bezpośrednim mógł pozwolić sobie tylko ze swoją żoną w elicie lub po prostu w codziennym życiu. Alejka krzywiła się na początku, ale potem pogodziła się, bo przekonywanie niedźwiedzia było bezcelowe. Łatwiej nie stać na drodze. Masz trzy koraliki. Który ci podać słuchawkę? Zażartowała przez słuchawkę żona. Zostaw mi najważniejszy. Alu, czy dzisiaj przypadkiem nie masz ochoty na coś takiego? spytał mąż. Chcę, żebyś szybko przyjechał. To wszystko. Niezachwianie odpowiedział Elit. A co śledzie w blinach i czego chcecie jeść ciężarne przed snem? Był wesoły i dzielił się swoim nastrojem poprzez żarty. Nie chce śledzi z pastą do zębów ani truskawek zbieranych w pełni księżyca. Nie potrzebuje jedzenia z keczupem. Dobrze, słoneczko, zaraz przyjadę. Oleg Stepanowicz kochał te chwile czułości na odległość. Zwłaszcza gdy jego ukochana kobieta zrobiła test, a mała komórka społeczeństwa miała się podwoić. Nawet więcej. Bliźniaki Chłopiec i dziewczynka. Biznesmen marzył o dużej rodzinie przez całe życie. Jak miał. Tylko ją zapewnić. A nie tak jak jego pięcioro braci i młodsza siostra. Kiedy latem spali na ciepłej piecu i rośli w ciągłym tłoku. Aby mieć duży dom, dużą rodzinę i wszyscy byli przyjaźni. I oto jego marzenia stopniowo stawały się rzeczywistością. Zdołał zbudować duży dom, a elita szykowała się, by podarować mu dwoje pierworodnych, i wszystko szło jak po maśle, więc czasami nawet w to nie wierzył. Z tych wszystkich powodów spieszył się do domu. Oczywiście trzymał się w granicach normy i po drodze nie szalał. Zaszyty w nim był zasada, nie szkodzić. Nie tylko naturze, ale i ludziom. Miasto płynęło powoli. Tu i ówdzie wyłapywał światła, które były tak pokryte śniegiem, że ich światło było prawie niewidoczne i ledwo przebijało się przez zasłonę. W rezultacie tu i ówdzie dochodziło do wypadków lub po prostu wypadków drogowych. Starannie omijając problemy, Buszuje w końcu opuścił miasto i na drodze poczuł się bardziej swobodnie. Na szczęście autostrada za miastem była jakoś lepiej oczyszczona niż w samej miejscowości, gdzie obfitość samochodów przekształcała drogę w podróż przez błoto. Olek odjechał dość daleko od miasta, nucąc prostą melodię w rytmie radia. Wyszło to z niego nieświadomie, dziecięcy zwyczaj, który pozostał z podróży z ojcem. Nagle drogę przekroczył jakiś ogromny cień i zniknął w zaspy na poboczu. Nic dziwnego, że tu są zające. Biznesmen wykrzyknął zaskoczony i zahamował. Nie było widać nawet śladu świateł innych samochodów z przodu ani z tyłu. Buszujew był sam na drodze. Przetarł oczy, zastanawiając się nad zmęczeniem. Ogromne zające już nie migały. Ale skąd tu w taką pogodę wziąć człowieka? Nie to niemożliwe. Olek Stepanowicz jednak zdecydował się poświęcić kilka minut i przejść się do miejsca swojego niezwykłego widzenia. Zauważył na drodze ślady, które zaczęły zasypywać nowym śniegiem. Przyjrzał się. Ludzkie. Więc to nie wydawało się. Jaka szalona dusza mogła według własnej woli tu się włóczyć? I poświęcili. W takich rozmyślaniach mężczyzna dotarł do miejsca zniknięcia cienia. Na poboczu traktu Pokrytych śnieżną posypką leżał bezsensowny włóczęga. Był też nieco przysypany śniegiem, a bułuszew to zrozumiał. Po prostu został posłany przez opatrzność, by ratować tego nieszczęśnika. Chłopie! zawołał bułuszew. Ten nie odpowiedział. Wstań, chłopie! krzyknął głośniej i potrząsnął mężczyznę za ramię. Wyszło to u silnego człowieka dość szorstko i mocno. Także włóczęga nawet jęknął ledwie słyszalnie. Żywy. Biznesmenowi wystarczył ten jęk, by zacząć działać. Podniósł wychudzonego włóczęgę jak kociaka i niósł go do samochodu. Po drodze trząsł nim jak szmatą, by go ocucić i nie ukrywajmy, żeby strząsnąć z niego śnieg i nie wnosić wilgoci do wnętrza drogiego samochodu. Uratowany mężczyzna wciąż nie dochodził do siebie. Ratownik zdecydował, że tak nie może być i w domu ogrzeje dziadka. Że to nie młody mężczyzna, Błuszew zrozumiał po siwiejącej brodzie i sieci zmarszczek, które rozciągnęły się na nieprzytomnej twarzy. Nie było czasu na dalsze oglądanie nieznajomego. Bezdomny i bezdomny. Trudno. I tak człowiek. Błuszew jechał i myślał o tym, co opowie a Aelitie. Jak się z niej zażartuje za pomocą tego żywego, dziwnego znaleziska? Ona doceni żart. Doceni i będą spać przytuleni do tego mężczyzny w boksie z lorą, domowym owczarkiem, który, jak się zdumiewająco złożyło, również była w ciąży. I chociaż głupio żartować z człowieka, który znalazł się w tak nieprzyjemnej sytuacji, dobry nastrój po dniu przeżywanym z przyjemnością i pożytkiem powoli ustępował. Oleg spojrzał w lusterko wsteczne. Zwyczajny mężczyzna, niepozorny, zniszczony przez życie. Nie śmierdział od niego alkoholem, co było dużym plusem dla jego przyszłej interakcji z biznesmenem, ponieważ Oleg Stepanowicz nie pił alkoholu, uważając go za zwykłą truciznę. Kto by w pełni rozsądny człowiek dobrowolnie narażał się na zatrucie i dodatkowo wydawał na to swoje pieniądze? Przyjrzał się ubraniom uratowanego. Co powiedzieć, przecież to włóczęga. Tu, w przeciwieństwie do zapachu, nie było dobrych wieści. Wszystko było łatane i przeszywane. I było ogólnie dziwne, jak ten geniusz miał dość rozumu, by iść w tak lekkich ubraniach w tak srogą zimę. Właściwie to było oddzielnym pytaniem. Po co ten bezdomny znalazł się nie w ciepłej piwnicy przy ciepłej drodze, ale na odludziu? Gdzie ja jestem? Zasapał słaby głos za plecami. Cieplej i przytulniej, wujku. Rozumiem, że dziś trudno żyć, ale wilki w lesie nie podziękowałyby za darmowe mięso. Czarny humor rozładowywał atmosferę, według Buszewa. Przynajmniej dla niego. A ty kim jesteś, mężczyzno? Twój ratownik, kupźmy nowy. Nazywam się Olek, przedstawił się. A po ojcu. Ratownik, działaj. Żartuję, Stepanowicz. Dziękuję, Olek Stepanowicz. Uratowałeś mnie przed zamiecią. Pójdę. I wyciągnął rękę do drzwi samochodu, próbując wyjść na pełnym biegu. No, 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 po pierwsze, jak się nazywasz. A po drugie, wilki prawdopodobnie nie biegły za nami, ale w tych miejscach można znaleźć inne, jeśli tak lubisz karmić zwierzęta. Tylko ratownik oprócz mnie w okolicy jakoś nie jest widoczny, albo tak bardzo chcesz umrzeć. Z tymi słowami Błuszew przekręcił blokadę drzwi i bezdomny nie miał już drogi ucieczki. Nazywam się Anatolij Andrijewicz, ale prawdę mówiąc jest mi niezręcznie, że sprawiam ci te kłopoty. Bezdomny albo jeszcze nie doszedł do siebie, albo było mu wszystko jedno, ale był spokojny i zareagował na zablokowane drzwi melancholijnie. Ale dokąd jedziemy? Do mnie do domu, gdzie indziej. Jeszcze pięć kilometrów i będziemy na miejscu. Przenocuj u mnie, Anatolii Andrzejewicz, a potem zdecydujemy, co z tobą zrobić i jakim zwierzętom cię nakarmić. Nie trzeba mnie karmić, już jestem niezjadliwy. Uśmiechnął się bez energii, bezdomny. Tak, on naprawdę wyglądał na wychudzonego, ale jego ratownik już miał kilka pomysłów na to, jak to naprawić. A Elita przyjęła pojawienie się Anatolija Andrzejewicza bardzo życzliwie, ponieważ dla niej to było jakieś urozmaicenie w komunikacji oprócz już istniejącej. Jej miś rozmawiał z setkami ludzi dziennie w pracy i wieczorami chciał tylko milczeć i słuchać świergotania swojej ali. Jakby ona była kanarkiem w złotej klatce i nie milczała wcześniej przez cały dzień ze swoimi piosenkami. Pierwszej nocy włóczęgę położyli w salonie przy kominku, który rozpalili, by Anatolijowi Andriejewiczowi było przytulniej. Pobili go gorącą ziołową herbatą, nakarmili, a wtedy siły opuściły od razu zrelaksowanego gościa. Gospodarze zostawili go i wszystkie pytania dotyczące nieszcześć niespodziewanego nocnego gościa do rana. Błuszew, nie spiesząc się z nieśpieszną przyjemnością, wyszedł na balkon. Wykonał codzienną procedurę. Rano, balkon, szlafrok i filiżanka kawy. Zamieć skutecznie walczyła na zimowym froncie i teraz uspokoiła się po nocy. Cała okolica była pokryta śnieżnym puchem, ile sił w oczach. Olek mimowolnie podziwiał. Piękno nietknięte przez człowieka. Dla takich chwil warto żyć. Takie pejzaże zawsze inspirowały biznesmenów do pracy i był gotów biegać jak wiewiórka w kole, by rano tu. Na tym balkonie przywitać nowy dzień. Napił się aromatycznego napoju, a następnie spojrzał w dół, na podwórze. Samochodu zapomniał bezpiecznie zaparkować w garażu podczas gdy ratował i ogrzewał bezdomnego. Teraz o nim przypominał wyraźny tunel śnieżny na tle zasypanego pola. Burza dała z siebie wszystko. Nawet płot prawie nie uwidziało się spod śniegu. Dzień roboczy nagle zamienił się w wolny. No i przetraciłem. Olek Stepanowicz westchnął z goryczą. Obojętnie popijając kawę i coraz bardziej zrzucając z siebie resztki snu, przedsiębiorca zastanawiał się nad tym, co planuje dziś robić. Okazało się, że nie miał żadnych ważnych spraw, których nie mógłby załatwić bez niego. Cóż, wygląda na to, że gwiazdy się tak ułożyły. Olek odwrócił się i niezgrabnie wrzasnął z powrotem do domu, a Aelita nie spała. Zauważam, że mój niedźwiedź jest spokojny, co sugeruje, że panują niekorzystne warunki pogodowe. Udźwiękowiłam. Jasne, kochanie, owszem. Wygląda na to, że dziś jestem nieplanowany, ale przy tobie. Uśmiechnął się Olek i pocałował ukochaną w policzek. A co z naszym bezdomnym? Myślę, że skieruję go do prac użyteczności publicznej, jeśli się rozgrzeje. Jak uważasz, oczywiście. Ale z tych bezdomnych tacy pracownicy więcej piją i imprezują niż pracują. A nie, Al, wczoraj nie wyczułam od niego alkoholu. Nie był pijany i to najciekawsze. Jego pojawienie się na drodze jest w ogóle zagadką. Popił mocny aromatyczny napój, a następnie spojrzał w dół na podwórko. Zapomniał bezpiecznie postawić samochód w garażu, podczas gdy ratował i ogrzewał włóczęgę. Teraz przypominała o nim widoczna zaspa na tle pokrytego śniegiem pola. Zamieć wydała się być świetna. Nawet płot prawie nie wyróżniał się spod śniegu. Dzień roboczy nagle zamienił się w dzień wolny. No i zrobił robotę. Oleg Stiepanowicz bezsilnie westchnął. Flegmatycznie popijając kawę i coraz bardziej pozbywając się resztek snu, przedsiębiorca rozmyślał, co tego dnia zaplanował. Wygląda na to, że nie było nic tak ważnego, czym mógłby zająć się tylko on. Cóż, wygląda na to, że takie były założenia. Olek odwrócił się i nieporadnie poszedł z powrotem do domu, a Elita nie spała. Widzę mojego niedźwiedzia ponury, więc pogoda niezachęcająca. Zgadłam? Oczywiście, kochanie, oczywiście. Wygląda na to, że jestem dzisiaj niezaplanowany, ale przy tobie. Olek uśmiechnął się i pocałował ukochaną w policzek. A co z naszym włóczęgą? Myślę, że gdy się rozgrzeje, przyciągnę go do jakiejś użytecznej pracy społecznej. Jak chcesz, oczywiście. Ale z tych włóczęgów większość pije i imprezuje zamiast pracować. Nie, Alu, wczoraj nie wyczułem od niego zapachu alkoholu. Nie był pijany i to jest najciekawsze. Jego pojawienie się na drodze to w ogóle zagadka. W każdym razie zaraz z nim porozmawiamy. Może zechce u nas pracować? Pomyślał zamieszany Bushuef, ściągając ciepłe zimowe spodnie. Nie mam nic przeciwko, jeśli tak chcesz. Przedsiębiorca zszedł na parter. Gość już nie spał i zajmował się rozpalaniem kominka. Był dość żwawy i zajmował się tym sprawnie. Bez niezręcznych ruchów. Widać było, że jest przyzwyczajony do pracy, zauważył to pomysłowy gospodarz. Dzień dobry, Andrej. przywitał się Olek, szykując się w biegu do pracy. I ci również zdrowia, Stiepanycz. Dla włóczęgi był wystarczająco troskliwy, by nawet we śnie zapamiętać ojca chrzestnego Buszłewa. Jak się masz, Anatolij Andrzejewicz? Wczoraj było przerażająco na ciebie patrzeć. Olek podał dłoń uratowanej włóczędze. Ten poprawił swoją garderobę i wyciągnął do niego rękę w odpowiedzi. Początkowo stali przez chwilę w milczeniu, patrząc na rozgrzewającą się wesołą iskrę. Dziękuję, Olek Stiepanowicz, uratowałeś mnie. Co mi się należy? Mam jedną myśl. Zasnęłaś? Nie, nie jestem przyzwyczajony do gospodarowania w cudzym domu, zaprotestował Anatolij Andriejcz, a głośno burczący brzuch tylko to potwierdził. Dobra, pójdziemy coś przekąsić, a ja rozrysuję plan prac. Podczas gdy włóczęga żarł szybko złożone kanapki z gorącą ziołową herbatą, jak pelikan ryby, Olek się mu przyglądał. Zwykły niepozorny mężczyzna bliżej do starszego wieku. Siwa szczecina i włosy nie pozwalały określić przybliżonego wieku. Jego wygląd był jednocześnie przyciągający czymś nieuchwytnym, a zarazem odpychającym. Ponieważ włóczęga jest włóczęgą, a poza jego ubiorem mówił sam za siebie. Tak, Irko, skrobiesz dobroczyńcze. Karm mój obraz. Tak, przepraszam. Po prostu patrzę i zastanawiam się, skąd ty się wziąłeś na drodze? Podzielisz się. Bezdomny zamyślił się i zajął się poprzednim zajęciem przeżuwaniem kanapki. Wydawało mu się to ważniejsze od pustych rozmów. Buszuew, zrozumiawszy, skinął głową i sam zabrał się za śniadanie, postanawiając wypić jeszcze filiżankę kawy. Dzień nie zapowiadał się nietypowy, więc można było odrobinę odbiec od schematu. Po piętnastu minutach wyszli na podwórko. Bezdomny dostał stary roboczy płaszcz i cieplejsze spodnie niż te, które miał. Łopat do odśnieżania było więcej niż wystarczająco. Gospodarz domu był zapobiegliwy. Reszta domu jeszcze spała. Alita najwyraźniej zdecydowała się spędzić więcej czasu w łóżku. Pod takim zaspą mógłbym przyklepać, ale mruczał bezdomny. Tak, Andrzej, to co z tym wynagrodzenie? Sprzątamy stamtąd i stąd. Samochodu nie uderzamy, bo jeszcze mi przyda. Ale jeszcze kogoś uratujemy. Pokiwał buszłew i zaczęli żwawo rozrzucać śnieg na boki odśnieżając imponującą ścieżkę, by w końcu swobodnie dotrzeć do auta. Wzrostem przypominali słonie mrówka. Wysoki Bushue trzymał łopatę jak zabawkę i rzucał śniegiem, jakby się bawił, tymczasem Anatolij Andrzejewicz był solidny, a łopata była dla niego jak duże ostrze, biorąc pod uwagę osłabiony organizm. Tak minęło kilka godzin. Zmęczeni mężczyźni zatrzymali się, by się przysiąść. Buszułew nie był zbyt zmęczony, ale w przypadku bezdomnego było widać, że nie odetchnął z trudem. Biznesmen coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że bezdomnego można przyciągnąć do pracy. Andrejch były kanapki, ale odpowiedz jednak. Jak więc znalazłeś się w zamieci? To dziwne, czy kogoś uraziłeś? Lubiłeś w gnieść. Wyraźnie jesteś twardy. Taka praca u mnie uśmiechnął się leszcz. No dobrze, tylko nie wyśmiewaj się, uprzedził bezdomny. No dobrze, to nie kłam. Poszedłem robić karmniki do lasu. Wcześniej stworzyłem trasę, której zasypywałem sucharami. Lubię ptaki, a zima surowa. Pomyślałem, że nawet jeśli uratuję jedno, to już staranie nie będzie na marne. Tylko wyszedłem trochę za późno. Podczas gdy szedłem i wieszałem, było jasno, ale zima jest ciemniejsza i prędzej, a tu jeszcze zamieć. Byłem na skraju miasta, a zasypało, zawiało i kiedy wychodziłem na drogę, zupełnie mnie siły opuściły. Bożeński przyzwyczaił się do rozszyfrowywania ludzi, patrzenia, kiedy kłamią, a kiedy mówią nieprawdę. Nie zdołał jednak skorzystać ze zdobytego umiejętności tym razem. Jeśli przedsiębiorca się nie mylił, że żebrak mówił prawdę. Dziko było to słyszeć. Jesteś dziwny człowiek, Andrieju. Czy udało ci się uratować jakąś sytuację? Czy nie? A sam życie swoje ledwo nie straciłeś. A było warto. Warte. Uparty odpowiedział bezdomny i uśmiechnął się do porannego słońca. Chodź, Stiepanycz, praca zalega. Teraz będę ratować Twojego żelaznego konia zamiast ptaków. Spędzili jeszcze kilka godzin pracując. Nie robili przerwy na obiad, oddani kopaniu łopatami i skończyli już, kiedy słońce chyliło się ku zachodowi. Drogę na podwórzu i za bramami aż do drogi wyczyścili. Dalej było tak samo, przykryte śniegiem. Pozostawała tylko nadzieja, że drogi zostaną odśnieżone, ponieważ do drogi pozostało jeszcze 200 metrów. Zmęczeni mężczyźni weszli do domu, wrzucili drewno do kominka, zrzucili robocze ubranie i poszli ogołocić lodówkę. Bożencki nie żałował i przygotował proste makarony po flotyjsku na dodatek do kanapek. Dzisiaj kobiety jakoś grubo prowadzą, powiedział zamyślony przedsiębiorca. Kobiety? A dlaczego kobiety? No ty, Andrieju, dajesz. Myślisz, że ta dojna bydła poradzi sobie sama? Niestety, nie posiadam takiej informacji. Moja żona, a elita, wczoraj ją widziałeś. Pamiętam, mgliście była przy remoncie, prawda? Prawda? A druga pomoc domowa. Nazywa się Kira Michałówna, chociaż ze względu na wiek raczej po prostu Kira. Młoda dziewczyna, ale wie, co robić. A reszta przyjeżdża z pobliskiej wsi. Ochroniarze, pokojówki i inni. Kucharza zresztą nie zatrzymuje, więc będziesz gotować sobie sam na przyszłość. Na jaką przyszłość? Zdziwił się Anatolii Andrzejewicz. A ja teraz wytłumaczę. Spodobało mi się, jak dzisiaj pracowałeś. Jeszcze rano myślałem, czy nie zatrzymać tu na stałe dozorcy i po prostu wszystko umiejącego rzemieślnika. A tu ty nagle się pojawiłeś. Tak więc uważaj, że przeszedłeś rozmowę kwalifikacyjną za pomocą łopaty. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to nie będziesz się czuł zaniedbani. A co do domu, tobie akurat będzie ciepło i syto. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony. Ale tylko dzenkować. Adom, mam. Zdartą, prawda. Przed Anatolijem Andrzejewiczem ukazał się talerz niosący apetyczny zapach duszonych potraw, które były przygotowywane w kuchni. Któryś to na ochotę. Bożencki z radością przybrał na wadze. Dziwny człowiek. Z tego dnia Anatolij Andrzejewicz żył sytym życiem. Można śmiało powiedzieć, że z woli przypadku został wyrzukony na margines życia i zaraz podniesiony z bagna do księcia. A praca nie była zbyt obciążająca dla szybkiego staruszka. Rano porządkował podwórko, a dalej, wedle nastroju, na poboczu u gospodyni i swojej nowej gospodyni ekonomki. Dziewczyna z jakiegoś powodu nie polubiła żebraka od samego początku. Jeśli z innymi przyjezdnymi współpracownikami rozmawiała uprzejmie i o pracy, to do Andrzejewicza płonęła jakąś nieuzasadnioną nienawiścią. Powodów nie znał. Po prostu znosił szyderczy ton, czasem nieadekwatne docinki i polecenia młodej kierowniczki. Kira Michałówna często wręczała Anatolijowi Andrzejewiczowi pracę, która na pewno nie była w profilu starca. Co więcej, poniżająco i czasem było wrażenie, że sama ją dla niego tworzyła. Na przykład zatkanie w muszli klozetowej i dziwna ilość papieru toaletowego w mieszance z wilgotnymi chusteczkami i nawet szmatką. Dziwne połączenie na początku myślał, że to wybryki gospodyni. Ale krępował się pytać. Z hydrauliką miał mgliste pojęcie, ale linka była i szybko nauczył się sam profesji hydraulika. Albo raz przypadkowo rozbijając okno na strychu u samego dachu. Miękka tam takiego zrobić na pewno nie mogła, drzew nie było w pobliżu, i Staruszkowi trzeba było wrapać się na dach bez zabezpieczenia. Kilka razy prawie z niego spadł, ale w sklepie rozbite okno. Kiedy Bożencki wieczorem przyjechał, to starzec milczał z pokory. Ale biznesmen i tak jest na bieżąco, po prostu prawie wszystko go zadowala i pensja opiekuna domowego, którym stał się były żebrak, była taka, że Anatolij Andrzejewicz nie zdziwił się, że takie były rzeczywiste wymagania pracodawcy. Olegiem Stiepanowiczem tymczasem zajęły sprawy biznesowe i w domu pojawiał się, żeby zobaczyć żonę. Spotkać poranek na balkonie i wyjechać wkrótce do nowych spraw. Wspólnego oczyszczania podwórka dla nich więcej nie stanęło, dlatego opiekun domowy był całkowicie władzy młodej ekonomki. Była niezła, szczupła brunetka około 25 lat, i między sobą personel dyskutował, dlaczego elitka, gospodyni, wcale nie zazdrości mężowi do tak kuszącego zakazanego owocu, tymczasem sama była w ciąży. Chłopaki z fermy ochronnej, którzy regularnie przyjeżdżali sprawdzać stan alarmu, ogólnie go zawsze rozbijali na widok. W każdym razie nie było od niego wzajemności. Ptak nie był ich lotami. Z personelem domu Buszujews u Anatolia nawiązały się przyjacielskie relacje. Starzec był ciekawski i pomagał innym w miarę swoich możliwości. A jednocześnie brał lekcje mistrzostwa. Pytał ogrodników o cięcie drzew wiosną podpatrywał u kucharza przepisy, a następnie starał się je powtórzyć. Mężczyzna wydawał się, jakby się na nowo narodził i był ciekawski jak dziecko. Widząc to, Kira Michałówna tylko przewracała niezadowolone oczy. No cóż, ty to już stary dokąd. Anatoli Andreevich znosił, rozumiał, że nie jest niczym tutaj. Ale uraza czasem dotykała go, że on nie jest człowiekiem, czyż nie? Pewnego razu nie wytrzymał. Na kolejne nonsensowne wymówki z łagodnością zauważył. Córko, patrzę na ciebie, cały czas się oburzasz, nie kochasz mnie. Ale czy ja źle pracuję? Dlaczego ty tak do mnie? Rozwścieczona Kira Michałówna nawet zamarła na pół słowa. Później często zaczęła oddychać ze złoszczenia. Jaką dla ciebie córka włóczęga? Dobrze, Kira Michałówna, co ja złego tobie zrobiłem, że patrzysz na mnie jak na lenina burżuazji, przymrużył starzec. Złego, mówisz. Ty jesteś tylko dodatkiem, dziadzie, błądzisz wszędzie, pewnie pukasz, żeby coś zawłaszczyć. Ekonomistka naje się jak wąż. No, nie wściekaj się, nie kradłem niczego i nie będę. Podoba mi się tutaj, praca również mi odpowiada, choć zdarzają się trudności. Szef mnie uratował, całe życie mu zawdzięczam, no co mam kraść. Ty mi to oszczędź, mnie to nie interesuje, idź lepiej pracować. Od pójdź i przynieś drewno do kominka. Nad tobą czuwam, włóczę go. Zarządczyni obróciła się i poszła gdzieś na drugie piętro. Anatoli Andrzejewich jeszcze chwilę stał, a następnie poszedł wykonać polecenie, chociaż szczerze mówiąc, drewna do kominka było więcej niż wystarczająco. Kolejna wymówka dla przyzwyczajonych do władzy szarpiących się ludzi. Mijały dni, zawieje często zasłaniały okolice białym pokryciem, ale w weekend już nie padał tak mocno. Teraz zawsze spieszył się do domu, ponieważ jego żona miała niedługo rodzić i nie chciał ominąć tego momentu. Mieli ustaloną umowę, że poród będzie partnerski i Olek musiał towarzyszyć żonie przez cały czas, tego procesu nie mógł skontrolować. Tego dnia mężczyzna spóźnił się na wiele spraw i przyjechał już po zmroku. Biznesmen wyszedł, wdychał mroźne zimowe powietrze i patrzył na gwiazdy. To była kolejna jego pasja, o której nawet żona nie wiedziała. Kiedyś mały Olek, jak wielu innych, chciał zostać kosmonautą, i dlatego często wychodził wieczorami z ciasnego domu na siano i z obory patrzył na gwiazdy. Ojciec czasami dołączał do niego i opowiadał o gwiazdozbiorach. Przedsiębiorca teraz rozkoszował się niebem, słuchając ciszy. Nagle doszło do niego odległe skowyt. Laura, jego ukochany owczarek, miała niedługo urodzić szczeniaki. Nawet mu to miłe było, symboliczne było w czymś. Jego bliźniakom rosły wierni towarzysze. Planował zostawić przynajmniej dwa szczeniaki. Buszuje wszedł do stodoły i zaniepokoił się. Jak syn leśnika był przyzwyczajony do wszelkiego rodzaju łączności z zwierzętami, ale tutaj coś nie grało. Pies patrzył na właściciela winnym wzrokiem, że to nie ja, to samo. Pierwszy szczeniak wyszedł na pół, a dalej nie chciał się ruszyć. Laura męczyła się, jęczała, ale nadal bezsilnie leżała na stosie szmat, które dla niej ułożono od początku chłodów. Olek Stypanewicz na zdezorientowany wyszedł i udał się do domu. Zadzwonić do weterynarza w takiej puszczy. Tak, tylko prawdziwy psychopata pojechałby tutaj o takiej porze i taką drogą. Osobiście Buszujew odprawiłby takiego klienta i miałby rację. Wszedł do domu. Anatoli Andrzejewich siedział przy kominku i czytał książkę, co ewidentnie sprzeciwiało się obrazowi włóczęgi. Olek nie przywiązywał wagi do tego ciekawego faktu, ponieważ zbyt był pod wrażeniem tego, co właśnie zobaczył. Dobry wieczór, Anatoli Andreevich. I tobie nie chorować, Olek Stypanewicz. Buszujewa nagle przyszła do głowy myśl. Słuchaj, Andrzej, ty lubisz zwierzęta, prawda? Umierać za ptaszki był gotów, tak? No, tak. Były włóczęga uśmiechnął się i zwrócił uwagę pracodawcy. W takim razie będziesz potrzebować twojej pomocy w tej kwestii. Kiedy? A teraz od razu. Idziemy. Przedsiębiorca poprowadził Anatolia Andreewicha do jęczącej Laury. Ona nieufnie spoglądała na mężczyzn. Leniwie próbowała merdać ogonem, jakby przepraszała. Włóczęga natychmiast odsunął Olega i przysiadł na kuckach przed owczarkiem. Coś mamrotał i uspokajał, jakby był jakimś szamanem. Owłosiona rodząca suka uważnie słuchała jego mamrotania, jakby rozumiała każde słowo. Potem starzec zaczął głaskać brzuch u biznesmena. Wydawało się, że robi zwierzęciu jakiś specyficzny masaż. Buszuje wstał w zdumieniu. Lora przestała skomleć i po pięciu minutach stodoła wypełniła się piskiem nowonarodzonych szczeniąt, które protestowały przeciwko temu, że zostały wyjęte z tak komfortowego łona matki i domagały się jedzenia. Lora niepewnie spoglądała na swoje dzieci, a potem na właściciela, jakby pytała o to, co się stało. Andrzejczuk, co to było? Już w domu, zapytał w swojego służącego. Narodziny nowego życia, odpowiedział wymijająco, śmiejąc się w siwą brodę. Jesteś dziwakiem, człowieku. Raz prawie zabiłeś się dla ptaków, a teraz pomogłeś mojej pięknej Lurze uwolnić się od ciężaru. I kim ty jesteś po tym wszystkim? Włóczęga. Wydaje mi się, że tak najczęściej mnie nazywano. I jeszcze żebrak. Daj spokój, Andrejczuk. Wyrastałem na wsi i znam wartość ludzi takich jak ty. Nie wiem, dlaczego znalazłeś się na ulicy, ale widzę, że nie masz ochoty o tym opowiadać. Ale w każdym razie cieszę się, że spotkałem cię na trasie. Wiesz, Oleg Stepanowicz, i ja nie mam na CEO narzekać, zauważył cicho Anatolij Andrejewicz, pomijając prześladowania ze strony gospodyni domowej. Tydzień później wydarzyło się coś, co wstrząsnęło Buszujewem bardziej niż tak pomyślne narodziny szczeniąt. U Aelity zaczęły się skurcze. Po raz pierwszy w życiu Buszujew żałował, że mieszka poza miastem. Teraz, z nerwów, był gotów sprzedać dom, biznes, cokolwiek, byle tylko jego ukochana była teraz w szpitalu. A elita krzyczała. Nie powstrzymywała się. W domu nie było miejsca, gdzie nie docierałyby krzyki bólu przedporodowych skurczów. Cały dom miał uszy na szpilce. Mąż był obok. Karetka już jedzie, kochanie, jeszcze trochę wytrzymaj dobrze. Krzątał się wokół żony biznesmen. Za pana gospodyni była od razu gotowa pomóc. Buszuje w po raz pierwszy w życiu skłamał żonie. Prawda, to było kłamstwo dla jej dobra. Zadzwonił po pomoc medyczną, ale sanitariusz ostrzegł go, że będą jechać długo, jeśli w ogóle dojadą z powodu tej złej pogody. Dlatego rodząca potrzebowała maksymalnego spokoju i być może po raz pierwszy w życiu pewny siebie przedsiębiorca nie wiedział co robić. Z pewnością nie umiał przyjmować porodu, zwłaszcza u ukochanej żony. Zostaw nas na chwilę, Kira, poprosiła Aelita. Będę za drzwiami. Zawołajcie, jeśli będziecie czegoś potrzebować, kiwnęła zarządzająca i wyszła. Powiedz szczerze, dotrzemy do szpitala. Oczywiście, że zadzwoniłem. Widziałeś pogodę za oknem. Dlaczego mi kłamiesz? Skurcz zacisnął się na rodzącej. Buszuje wskrzywił się, jakby bolał go ząb. Trudno mu było znosić męki żony. Więc co zamierzasz zrobić? To przecież bliźniaki. Masz jakiś plan? Po złapaniu oddechu żona kontynuowała zadawanie pytań. Wszystko będzie dobrze powtarzał przedsiębiorca raz za razem, chociaż sam w to nie wierzył. Na korytarzu rozległa się jakaś słowna kłótnia, co uratowało Olega przed lawiną niezręcznych pytań. Dokąd zmierzasz? Niechlubny człowieku! Oburzał się kobiecy głos. Daj drogę, dziewczyno! Tym razem w głosie spokojnego, flegmatycznego Anatolija Andrzejewicza brzmiała pewność siebie, a nawet odrobina groźby. Zostało zarządzone, aby nie przeszkadzać. To do ciebie, zarządzone! Bez pukania do pokoju wpadł włóczęga. Panowie, nie mogę spać słysząc, jak gospodyni się męczy. Odeszły wody. Próbowałam go zatrzymać, tłumaczyła się Kira Michałówna. Niosę ciepłą wodę i ręczniki, rzucił do niej starzec. Włóczęgo, zwariowałeś, to nie jest jak przyjmowanie porodu u psa. Gospodyni zaczęła protestować, ale spotkała się ze spojrzeniem Buszujewa i poszła wykonywać polecenia włóczęgi. Andrzej, właściwie ona ma rację, a Elita to nie lekarz. Wiesz, co robisz? Zauważył ponuro Olek Stiepanowicz. Oleg, rozwierająca dłoń męża rodząca. Wiemy przecież, że niedługo nie będzie wyboru. Olek Stiepanowicz, uratowałeś mnie wtedy przed śmiercią. Nadeszła moja kolej BY naprawdę oddać dług, który za mną figuruje. Zwierzę, człowiek, to wszystko jedno, wszystko jedno. Tajemnica narodzin życia uspokoiła biznesmena starca. Dłonie buszujewa drżały. To była najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Włóczęga interpretował to prawidłowo. Oleg, lepiej teraz zostań po drugiej stronie drzwi. Nie zrobię nic złego, niech Kira Michałówna będzie w gotowości. Przedsiębiorca spojrzał na żonę. I tak się stało. Jak nakręcony cynowy żołnierzyk wyszedł i za nim zamknęły się drzwi. Udał się do swojego gabinetu, bo tam była najlepsza izolacja akustyczna. Chciałby się schować, zniknąć bez śladu, aby uniknąć słuchania odległego, tłumionego przez kilka ścian krzyku żony. Oleg wyjął z sejfu kubańskie cygara, które kiedyś otrzymał od współpracowników i palił. Nie wiedział, ile czasu minęło, ponieważ buszujew zgubił rachubę czasu. Z ponurych myśli wyrwało go nieśmiałe pukanie Kira Michałówny. Olek Stepanowicz. Tak. Wzywa cię włóczęga. Kira, do diabła, nie chcę tego więcej słyszeć. On ma imię i biorąc pod uwagę waszą różnicę wieku, ma też patronimikum, wybuchnął zwykle flegmatyczny buszujew. Przepraszam, poprawię się. Jak poszło? Już na biegu zapytał. I urodziła wam się zdrowa córka i syn. Poradził sobie. Twarz zarządcy skrzywiła się, jakby przekazywała złe wieści, mówiąc o problemach. Przedsiębiorca wpadł jak tornado do sypialni. Wyczerpana, ale zadowolona Aelita z gorączkowym błyskiem w oczach patrzyła na męża i uśmiechała się cicho. Po obu jej stronach chrapało dwóch nowonarodzonych małych ludzi. Stojący nieco na uboczu Anatolij Andrzejewicz był trochę blady, ale zadowolony. Teraz wyglądał jak dobry, rozczochrany domowy skrząt. Włóczenga skinął głową pracodawcy i wyszedł, zostawiając, cieszę się tylko z mojego małego szczęścia. Karetka Pogotowia dotarła do domu Buszujewów dopiero nad ranem. Oleg Stepanowicz stał na progu i z ulgą zaciągał się cygarem, ostatnim w jego życiu nikotynowym patykiem. Obiecał sobie nigdy więcej nie palić tego paskudstwa, ale teraz dawało mu ulgę. Balkon był dla niego póki co zakazany, więc witał nowy dzień w towarzystwie Anatolija Andrzejewicza. Przybyli, nie zapylili się, mruknął niezadowolony Buszujew, rozumiejąc, że lekarze nie mają winy. No cóż, szefie, nie gotuj się, zauważył Anatolij Andrzejewicz. Wszystko się udało. Zresztą sanitariusz i tak wyglądał na winnego, gdy podszedł. Dzień dobry. Przepraszam za niespodziankę. Gdzie rodząca, jak ona? Dobrze, już wszystko, powiedział Buszujew. Jak wszystko? Lekarz zajrzał do dokumentów. Masz zaplanowane cesarskie cięcie. W dzisiejszych czasach nie jest tak łatwo nie urodzić bliźniąt. A kto by mógł odebrać poród? Nie wyglądasz na eksperta od medycyny. Olegowi Stepanowiczowi stało się wesoło. Wszystko to wydarzenie naprawdę przypominało jakiś idiotyczny, nierealny sen. Bezdomny, który odbiera poród żona, która zaufała Włóczędze, którego zna zaledwie od tygodnia. Cała seria fantastycznych zdarzeń. A widzicie tego staruszka domowego? Roześmiał się i zakaszlał z nadmiaru nikotyny. Tak, ta cygara była na pewno ostatnia. Do niego teraz wszystkie pytania. Przedsiębiorca wskazał na Anatolia Andrzejewicza, stojącego nieco dalej. Oleg felczer, zajrzał do karty. Stepanowicz, przestań żartować. Przez trzydzieści lat praktyki nigdy nie spotkałem się z przypadkiem, aby służba odbierała poród od żony bliźniaka. To musi być jakiś czarownik. No i ten czarownik jest. Zapytajcie go sami. Andrzejewicz, mój drogi wybawco. Chodź tutaj, naucz naszych eskulapów swoich cudów. Felczer niechętnie spojrzał na samozadowolenie Buszujewa. Nie przyszli tu całą noc, aby żartować, a tu taka sytuacja. Starzec podszedł i spojrzał wprost w oczy lekarza. Ten zmrużył oczy, przyjrzał się, a potem jego oczy się zaokrągliły. Anatolij Andrzejewicz, jeszcze żyjesz. Nie spodziewałem się cię tutaj zobaczyć, a w ogóle to już więcej się nie spodziewałem cię widzieć, wykrzyknął Felczer i odwrócił się do Buszujewa. No cóż, wtedy wszystko wraca na swoje miejsce. Anatolij Andriejewicz, co z rodzącą. Tak, co im będzie, Siergieju. Śpią. Dzieci są absolutnie zdrowe, co w naszych czasach jest rzadkością. Chociaż przy takich rodzicach to nie dziwne. A ja teraz w ogóle nie rozumiem, zdziwił się Buszujew. Opowiem ci, zapytał włóczęga felczera. Śmiało, ja idę do domu. Starzec jakoś smutno to powiedział i zmęczony ruszył do środka do swojego zwykłego miejsca przy kominku, jakby przyszła rozmowa była dla niego z góry nieprzyjemna. Felczer zaczął swoją opowieść. Oleg Stepanowicz, nie wiem skąd wytrzasnąłeś rykuwa, ale to można nazwać cudem. Przecież był najlepszym lekarzem położnikiem w okolicy, talentem od urodzenia, inaczej się nie da powiedzieć. Ja dopiero zaczynałem praktykę po stażu, a on już był osobistością z wielkiej litery. Na konferencje i artykuły ryków zdążył wszędzie. Jego praca nie była tylko dla pozorów czy utrzymania wizerunku, nie, on naprawdę skutecznie wdrażał swoje odkrycia w praktyce. A propos, był przeciwnikiem cesarskich cięć. Starał się je wykonywać tylko w ostateczności. Ale poczekajcie, ja go przecież na trasie znalazłem! zaprotestował Buszujew i pokrótce opowiedział historię ratowania Anatolija Andrzejewicza. Co do przyczyny, dlaczego tam się znalazł, to więcej wiadomo, a ja mogę opowiedzieć wam historię z przeszłości. Nasz położnik czarodziej dał życie setkom za jedno swoje do pewnego momentu. Miał wypadek samochodowy z rodziną. Pijany kierowca wyjechał na przeciwległy pas, żona i syn zginęli na miejscu. Ryków ledwo uszedł z życiem, taka niesprawiedliwość go złamała i na początku zamknął się w sobie. Z każdym dniem ogarniała go melancholia, stawał się coraz bardziej posępny, aż w końcu wpadł w głęboką depresję. I choć my, lekarze, wiemy jak leczyć ludzi, to sami się zaniedbujemy. Odszedł z pracy i więcej go nie widziałem. Nie byliśmy na tyle bliscy, abym próbował go wyciągnąć z tego stanu, poza tym byłem nowym człowiekiem. Jednym słowem, nie miał obok siebie bliskiej duszy i skończył na dnie z przypadkowymi kompanami do picia. Czarni agenci nieruchomości nie spali. Mieszkanie słynnego położnika zostało skutecznie zabrane przez oszustwo. Od tego czasu nic nie słyszałem o rykuwie. Buszujew i lekarz milczeli przez kilka minut. Jeśli to ryków i nie macie do nas zastrzeżeń ani życzeń, abyśmy przeprowadzili badanie, proszę podpisać tutaj i tutaj, żeby się nie opóźniać wzajemnie. Przedsiębiorca podpisał w odpowiednich miejscach, pożegnał się z felczerem i wszedł do domu. Starzec siedział i wpatrywał się w ogień, jak zaczarowany. Oleg usiadł obok. Dlaczego od razu nie powiedziałeś, tylko całą kirę turmowałeś? A kto by mi uwierzył? Bezdomny położnik, małpa z granatem. Wierzysz, Olek Stypanewicz, to moje pierwsze porody od dziesięciu lat. Gdyby sytuacja mnie nie zmusiła, nawet bym nie zaczynał. Siergiej, opowiedziałem ci całą moją historię. Tak. I co z tym zrobisz? Twój talent reanimować. Przecież to ty dałeś mi syna i córkę Andrzej. Jesteś autorytetem. "Potrzebujesz własnej kliniki, a ja mam możliwości. Tak, nawet jeśli na początku będzie mała. To przecież dobra sprawa! Gorący entuzjazm ogarnął Buszujewa, a jego oczy paliły się gorączkowym ogniem. Tylko śpiąca na piętrze nowo upieczona matka, a Elita rozumiała ten wzrok. Niedźwiedź podjął decyzję i Ryków nie miał szans odmówić." Talent, talent mam do odśnieżania, nawet zwierzęta karmić, machnął ręką stary. Tak, Anatolij Andrzejewich, talent. Felczer mówił, że żony powinni operować cesarskim cięciem. Żadnych naturalnych porodów. Twój talent może pomóc jeszcze nie jednej z setki rodzących, nie dawał za wygraną buszujew. Kiedyś byłem po prostu włóczęgą albo bezdomnym, a teraz jestem wręcz niewolnikiem, nie należę do siebie. Mężczyźni zamilkli, podziwiając trzaskanie polan, języki ognia, popijając zieloną herbatę ziołową. Kira czekała na szybką pomoc niebiańską. Była pewna, że Felczer wejdzie i zobaczy fuszerkę bezdomnego, a potem stary zostanie wyrzukony z domu Buszujewów. Od pierwszych dni nie polubiła starca i sama nie była świadoma przyczyny tej nienawiści. Tak, włóczęga. Tak, ubranie pozostawiało wiele do życzenia, ale bezpośrednio jej krzywdy nie wyrządził. Sama się dziwiła. Gdy usłyszała historię felczera, zarządzająca zrozumiała, co tak denerwowało ją w tym biednym staruszku. Ryków Anatolii Andrejewich. Właśnie te inicjały czytała na tabliczce, siedząc w kolejce przed gabinetem. Miała wtedy tylko 18 lat i przed sobą całe życie. Wczoraj była uczennicą, dzisiaj matką. Nikogo o to nie prosiła i nie chciała tego. Było jej bardzo strasznie. Jeszcze nie rozwinęła skrzydeł, a los był gotów je podstępnie podciąć. A co z edukacją? A co z karierą? Żenia był nieostrożny i teraz ona, Kira, musiała płacić za jego niezdarność. Przyszła na przerwanie i myślała, że robi dobrze. Sama była jeszcze dzieckiem. Nie mogła, nie chciała. Tak się działa. Wahała się i walczyła z sumieniem protestującym przeciwko zabijaniu dzieci, niczego dookoła nie zauważając. Coś jak cień zaciążyło nad nią. Dziewczynko, na kogo tu czekasz? Powiedział cień. Ja do Anatolija Andrzejewicha. Głos Kairi osłabł i pisnął tę frazę jak myszka. Tak, to ja, ryków. Chodź, ty tu sama siedzisz już całą godzinę. On demonstracyjnie spojrzał na zegarek. Dziewczyna rozejrzała się dookoła. Wydaje się, że dzień pracy lekarza już się skończył. Przepraszam, chyba już czas iść do domu, powiedziała. Nie, skoro czekałaś, to wejdź. Ryków przeprowadził badanie. No cóż, Kir, wszystko z tobą w porządku. Nie ma przeciwwskazań do ciąży. I dziecko na pewno nie ma żadnych patologii. Roć i bądź szczęśliwa. Uśmiechnął się lekarz, podając dziewczynie jej kartę zdrowia. Doktorze, przyszłam z innym problemem. Nieśmiało zaczęła Kira. Nie jestem gotowa zostać matką. Ale przecież dziecko nie pyta się, czy chcesz je począć, czy nie. Zrobione. Teraz roć. Nie ma medycznych przeciwwskazań, a termin jest już odpowiedni. Jak to odpowiedni? Może dla ciebie, Kira, nie ma, ale ty już nosisz dziecko pod sercem trzeci miesiąc. Mam tylko 18 lat. Widziałem twoją kartę. Mój werdykt. Roć, Po przerwaniu ciąży zaczną się komplikacje, które sprawią, że ciąża będzie wydawała się dziecinną zabawą. Poza tym zawsze jest ryzyko, że już więcej nie będziesz mogła mieć dzieci. Ale jak karmić? Jak utrzymać? Jeszcze nie stanęłam na nogi, a co dopiero mówić o mężu. A co z narzeczonym? No, nie jest gotowy na dziecko. Przecież nawet nie jesteśmy mężem i żoną. No tak, dziewczyno, masz wątpliwości. Nie będę niczego słuchać. Wszystko to już było dziesiątki razy. I za każdym razem, powtarzam, za każdym, potem wstydzili się tych wątpliwości. Nie będzie przerwania. Kropka. Więc odpoczynek, mocny sen i zdrowe odżywianie. Oto jeszcze parę witamin przepiszę. Nie będą zbędne. Anatolij Andrzejewicz wypisał receptę i zaczął się zbierać do domu. Kira nie miała nic do powiedzenia. Argumenty doktora były bezapelacyjne sumienie w jego postaci zwyciężyło. Dziewczyna odeszła zrozpaczona. Czekała ją jeszcze trudna rozmowa z matką, która niczego się nie domyślała. Co tu dużo mówić? Termin płodu zaskoczył nawet samą przyszłą matkę. Ona szokowała wszystkich. Mama niezrozumiała, zrozumiała, krzyczała, nazywała ją małoletnią rozwódka. Sama wychowywała córkę, a teraz jeszcze jeden ciężar na jej ramiona. Dlatego mama nie powstrzymywała swoich emocji. Nawet odwiedziła Rykuwa i próbowała mu dać łapówkę za przerwanie ciąży, ale została wyproszona za drzwi bez wypitej herbaty. Matka pogodziła się z tak wczesnym wnukiem. Kolejnym problemem był ojciec dziecka Żenia. Chłopak był młody, jego młodzieńcza lekkomyślność była jego cechą i do rodziny na pewno nie był gotowy. Gdy Kira przekazała mu wiadomość, że przerwania nie będzie, miał prawdziwą histerię. Ten, który przysięgał miłość, szeptał czułe słowa, był tak pewny siebie i uroczy, teraz krzyczał, przeklinał i nie wiedział, co ze sobą zrobić. W tym momencie był po prostu żałosny. Ostatecznie zostawił ją w siódmym miesiącu ciąży, znalazł nową miłość bez obrzydliwego brzucha. Kira urodziła chłopca, nazwała go rzadkim imieniem Matwiej i uczciwie dźwigała nałożony przez społeczeństwo obowiązek matki, znosząc docinki matki i czując się niepotrzebna. Ojciec zupełnie nie interesował się losem swojego syna, prawdopodobnie nawet nie wiedział, że ma syna. Na alimenty nie wnosiła. Całe jej życie skurczyło się do tego krzyczącego kłębka, który chciał jeść, spać, nosić pieluchy, płakać, płakać i znowu płakać. Sen stał się luksusem, napięcie rosło z dnia na dzień. Z całej sytuacji młoda matka nie widziała wyjścia, ostatecznie po roku się poddała. Mateusz nie wywoływał u niej żadnych macierzyńskich uczuć i oddała go do domu dziecka. Dziecko to dziecko, ale kochać trzeba siebie w pierwszej kolejności. Tak usprawiedliwiała siebie młoda i teraz już wolna kobieta za swój czyn. Otaczające ją środowisko informacyjne sprzyjało jej w tym. Internet, fora kobiece, przyjaciółki, wszyscy ją usprawiedliwiali. Nawet matka, która w swoim czasie nie postąpiła tak z Kirą, rozumiała córkę, chociaż należała do pokolenia wychowanego na innych wartościach. A ona, jeśli już wspominała, to tylko z nienawiścią. Kira uważała go za głównego winowajcę wszystkich swoich nieszczęść ostatniego roku. Cieszyło tylko jedno. Poród przyjął naprawdę dobrze bez cesarskiego cięcia. Szybko i sprawnie, jakby to dla niego było jak zjedzenie lodów. W końcu tak właśnie było. Ryków przyjmował kilka rodzących na zmianę i kolejka do niego nie malała. Teraz starzec był tylko odlegle podobny do tego dawnego Rykuwa. Ale jednak jakimiś ledwo wyczuwalnymi rysami wywołał w zarządzającej nienawiść do siebie. Teraz ona w końcu zrozumiała przyczynę i jej w kobiety stało się jeszcze więcej. Włóczęga był ciągłym przypomnieniem o jej podłym postępku względem dziecka, jakkolwiek Kira by tego nie usprawiedliwiała. Anatolij Andriejewicz szukał zarządzającej, aby zapytać o zakres prac gospodarczych na ten dzień, ale nigdzie jej nie znajdował. Przechadzał się po domu jak duch w czyśćcu. A Elita tymczasem spacerowała z podwójnym wózkiem po podwórku. Na szczęście pogoda na to pozwalała. Dom świecił pustkami. Drzwi do gabinetu Burzojewa były z jakiegoś powodu otwarte. Starca ciągnęło tam w poszukiwaniu Kira Michałówny, ale jej tam nie było. Chociaż Anatolij Andriejewicz wiedział, że Burzojew nikomu nie ufa i nie daje dostępu do swojego gabinetu. To było wyłącznie jego terytorium. Nawet sprzątanie robił sam. Ryków zaczął się przechwalać, jak kot czujący coś złego. Takie zachowanie uważał za niedopuszczalne, ale intuicja krzyczała, że tak trzeba postąpić. Zajrzał do gabinetu. Kira Michałówna stała tyłem do wyjścia przy otwartym sejfie i fotografowała jakieś dokumenty. Szczególnie dziwne było to, że sejf był otwarty, mimo że dostęp do niego miał tylko sam przedsiębiorca. Kira prawdopodobnie poczuła na sobie czyjś wzrok. Bo gwałtownie odwróciła się do wejścia. Nikogo tam nie było. Kira Michałówna zawołał starzec gdzieś w okolicach schodów. Zarządzająca szybko uporządkowała wszystkie dokumenty i odłożyła je do sejfu, ale jej podejrzenia tylko się nasiliły. Starzec na pewno coś zrobił. Trzeba było działać. Mimo nawarstwienia obowiązków domowych, nigdy nie przestał kochać zwierząt i pomagać swoim ulubionym ptakom. Około kilometra od domu Anatolii Andrzejewicz zawiesił kilka domowej roboty karmników i jeśli tylko znalazł wolny czas, chodził karmić swoje podopieczne. Tak też zrobił i tym razem. Dni wolnych nie miał, ale dzisiaj był dzień, którego inaczej nie można było nazwać. Włóczęga akuszer szedł wzdłuż drogi, mrużąc oczy do zimowego słońca. W ręce trzymał mały pakiet z ziarnem i małymi kawałkami słoniny, specjalnie dla sikorek. Ptasia brać już przywykła do tego, że w zawieszonych drewnianych domkach zawsze jest dość jedzenia, więc często osiadały na nich. Włóczęga czuł się jakimś starożytnym druidem, który chroni przyrodę i żyje w harmonii z nią. To inspirujące było żyć, ponieważ bliskich ludzi już nie miał. On szedł do domu w podniosłym nastroju, kiedy z tyłu usłyszał warkot silnika. Na podstawie dźwięku wydawało się, że to terenówka. Starszy człowiek pomyślał, że to Buszoef, ponieważ na tej drodze nie spotkałoby się przypadkowych ludzi. Więc spokojnie kontynuował marsz, wiedząc, że go omijać. Jednak nie omijali go. W ostatniej chwili ryków odbił się na pobocze i upadł twarzą w śnieg. Spróbował się podnieść. Usłyszał głos z za pleców. Rozpoznał głos z samochodu. Coś ciężkiego uderzyło go w głowę. Anatolij Andriejewicz dostrzegł coś błyskawicznie na swoim boku. Następnie spojrzał na śnieg przed swoją twarzą. Kropelki krwi spadały na niego, jak kalina w mrozie. To była ostatnia rzecz, którą zobaczył, zanim stracił przytomność. Krwisty śnieg frunął na spotkanie, a włóczęga położnik zapadł się w otchłań nieprzytomności. Ryków odzyskał przytomność z powodu głośnego głosu, który ryczał jak niedźwiedź. Mimo toryk pozostał spokojny, jakby świeżo delektował się miodem i nie miał zamiaru okazywać agresji. Niemniej jednak ten głos dzwonił w jego głowie. Dzwonił jak młot, uderzając w głowę cierpiącego. Cicho. Wycisnął siebie Anatoli Andriejewicz. Oto nasza urocza ospała osoba właśnie się obudziła. Ten sam uprzejmy niedźwiedź rzeczywiście wydawał dźwięki, ale znacznie ciszej. Ryków odważył się otworzyć oczy. Świat wirował jak na pokładzie statku, jakby stary człowiek był teraz na pokładzie statku. Było mu niedobrze, więc szybko zamknął oczy. Dobrze, Andrzejewicz, nie ryzykuj otwierając oczy. To nie będzie przyjemne. Współczuł Buszoef. Gdzie jestem? Jak to gdzie? W szpitalu. Znowu mi dlatego jesteś winny. W jaki sposób? Anatolij Andrzejewicz z trudem rozumiał siebie jako człowieka, nie mówiąc już o wspominaniu tego, co się stało. Wprost. Tym razem znów uratowałeś naturę. Ktoś wyraźnie cię nie lubi, Andrzejewiczu, a ja tutaj jestem zakochany w duszy. Nie zauważyłeś, że zaatakowały cię ptaki w głowę? To bardzo by pomogło w śledztwie. Szczerze mówiąc, Olek Stiepanowicz, nie zwróciłem uwagi. Uderzali mnie od tyłu. Nie wiem za co, ale podejrzewam. Komu jestem potrzebny? Ryków musiał się bardzo starać, żeby przypomnieć sobie szczegóły ataku. Zupełnie żadnych wskazówek. Wątpię, że to konkurencyjna banda leśników, którym zabierasz pracę. Przedsiębiorca westchnął smutno. Mam tylko podejrzenia, ale... Anatolij Andrzejewicz zaczął z trudem. No, wypowiedź te swoje podejrzenia. Nie męcz, będziemy je badać na gorąco. Stary człowiek zebrał całą swoją wolę i pokonując ból i nudności, opowiedział historię o przygodach Kairi, o których wiedział. Dopiero teraz przypomniał sobie tę zapłakaną, przestraszoną dziewczynkę, którą przekonał, żeby nie pozbywała się dziecka. Nie widział tego zdrowego chłopca, któremu pomógł ujrzeć światło dzienne. A to oznacza, że z nim stało się coś takiego, co sprawiło, że nie jest z matką. Z tego powodu położnik czuł pewną winę za los chłopca i Kairi Michałówny. Buszuj słuchał w milczeniu, uważnie, bez jakichkolwiek emocji. Jego wyraz twarzy był pełen mrocznej grozy, jakby senne niedźwiedzie właśnie wyszły z pieca. Po wysłuchaniu opowieści do końca, skinął głową i wyszedł z pokoju. Anatolii Andrzejewicz oparł się o poduszkę i zasnął twardym snem. Wszystkie te historie wypijały z niego siły fizyczne i duchowe, więc osłabiony organizm użył najlepszych lekarstw. Kira nie mogła znaleźć sobie miejsca od kiedy jej pracodawcy zaatakowali staruszka. Tak, nienawidziła rykuwa, ale nie życzyła mu śmierci. Po prostu potrzebowała, aby włóczęga nie przeszkadzał w wykonaniu zlecenia. Konkurenci potrzebowali informacji na temat spraw Buszujewa i za solidną zapłatę otrzymaliby wszystkie dane, a dalej los Olega Stepanowicza był już dla Kairi obojętny. Chciała wyjechać daleko. Zostało tylko przekazać Pendrive z mnóstwem zdjęć, dokumentów. Teraz jej sumienie męczyło ją zarówno w stosunku do staruszka, jak i do Buszujewa. Przedsiębiorca zawsze dobrze się do niej odnosił. Gdy przyjechał Oleg Stepanowicz, zarządzająca od razu zrozumiała, że biznesmen coś podejrzewa. Jakby z samochodu wyszła nie osoba, a czarna burzowa chmura. Zamiast iść i odwiedzić Aelitę, jak to zwykle robił, buszuje wskierował się do biura i stamtąd wezwał kirę Michałówne do siebie. Po raz pierwszy od czasu pracy wszedł niepewnie jak psutna uczennica. Dzień dobry. Zaczęła ona. Wejdź, usiądź. Wiem wszystko. Gospodyni usiadła na krześle. Teraz wydawało się jej jak elektryczne krzesło, a ona była skazana na śmierć. Udało ci się przelać. Buszuje wrzucał krótkie zdania, jakby rąbał drewno. Nie, nie zdążyłam. Kira Michałówna położyła pendrive na stole przed Olegiem Stepanowiczem. Buszuje wdał upust emocjom. I nośnik informacji, który był winny tylko tego, że przechowywał cudze sekrety, zamienił się w stertę bezużytecznych odłamków pod uderzeniem ogromnej pięści. Kira drgnęła. Obawiała się, że doświadczy tego samego losu. Co pendrive i dlatego spojrzała niepewnie na swojego pracodawcę. Dobrze patrzysz, kochanie. Gdybym miał wolną rękę, nie przejmowałbym się tym, że jesteś kobietą. Anatolij Andrzejewicz wstawił się za tobą, dlatego umówimy się tak. Ten pendrive nie istniał. Nie było tej rozmowy. Nie sprzedawałeś się konkurencji. Będziesz pracować jak wcześniej. Oleg Stepanowicz mówił zdecydowanie. Na oczach zarządzającej pojawiły się łzy wdzięczności, ale nic nie mogła powiedzieć. Nie musisz mnie dzenkować. Lepiej odwiedź Anatolia Andrzejewicza. Okazuje się, że nieraz cię wybawił. Wstydzę się. Więc masz jeszcze sumienie. Jesteś wolna. Jutro masz wolne na odwiedziny u staruszka. Anatolij Andrzejewicz był bardzo zaskoczony, kiedy zobaczył Kirę Michałówna, która weszła do jego pokoju. I to nie z pustymi rękami. Z upominkami. Dzień dobry, Anatolij Andrijewicz. Życzę zdrowia, Kira Michałówna. Czy to Olek Stepanowicz cię wysłał? Po części on. Ale nie całkiem. Ja cię oszukałam i czuję się winna wobec ciebie. I potrzebuję duchowej rozmowy. Och, to oczywiście niezwykłe dla mnie, biorąc pod uwagę nasze przeszłe relacje. Ale jestem naprawdę z tego zadowolony. Anatolii Andrijewicz, chcecie Cię zapytać, czy pamiętasz? Tak, przypomniałem sobie. A ja nie rozumiałem o co chodzi, dopóki nie usłyszałem Twojej historii. Chcę się pogodzić i przeprosić za wszystko. Co miało miejsce między nami wcześniej? Na pewno zachowywała się jak zrzędliwa baba. Ale co tam, cóż to za znaczenie? Kto pamięta przeszłość, ten jest ślepy. Lepiej powiedz mi, gdzie jest chłopiec, którego urodziłaś osiemnaście lat temu? Ekonomistka zaczerwieniła się i opuściła wzrok. W pokoju zapanowała niecisza. Kira Michałówna zbierała myśli. Na duszy kobiety leżał jakiś ciężar. I starzec nie spieszył jej, bo pytanie było naprawdę delikatne. Pamiętał, że chłopiec był zdrowy, bez żadnych wrodzonych wad. Naprawdę? Mam na imię Matwiej. W końcu wydusiła Kira Michałówna i opowiedziała akuszerowi historię swoich przeciwności losu przed i po ciąży oraz tragiczny los niewinnego synka. Tak, popełniłaś wtedy głupstwo, córeczko. Czy mogę cię teraz tak nazywać? Zapytał. Osiemnaście lat, porzucona przez wszystkich, ale tak, popełniłaś głupstwo. I jak teraz zamierzasz naprawić ten błąd? Powiedziała stanowczo. W niej jakby znikła złość za przeszłe czyny. To była zupełnie inna osoba. Chcesz go zabrać z domu dziecka? Tak, chcę. Chcę mu dać szczęśliwe dzieciństwo. Dlatego podjęłam się tej brudnej pracy. To moje obowiązki. Mam już adres domu dziecka. Czas zbierać kamienie. I jeśli nie masz nic przeciwko, niech nazywa cię dziadkiem. Tak więc w domu rodziny Buszewów pojawił się kolejny mały pomocnik. Który podążał za mamą, bawił ochroniarzy i ogrodnika. A Elita była niezmiernie szczęśliwa, ponieważ jej Ilia i Zołje mieli teraz starszego przyjaciela i mentor. Matwiej przypominał jednego z małych szczeniąt Laury, które często biegały za nim bawiąc się. Buszew był dumny z siebie. To był jego pierwszy duży projekt, w który zainwestował poza handlem drewnem budowlanym. Podczas gdy Ryków leżał w szpitalu, przedsiębiorca zajął się organizacją budowy ośrodka perinatalnego. Zaraz po narodzinach zauważył opuszczone budynki w centrum miasta. Kosztowały one całkiem sporo, jak na ruiny, ze względu na lokalizację, ale przedsiębiorca podjął ryzyko. Musiał wyrabiać się z wieloma trudnościami i wkładać maksimum wysiłku, ale budowa ruszyła. I trzeba zauważyć, że na miejscu nieużytku i ruin w krótkim czasie powstał nowoczesny ośrodek perinatalny, który miał szansę zdobyć miano najnowocześniejszego w regionie. Ryków nie miał pojęcia o całej sytuacji, więc za każdym razem był zaskoczony, gdy Buszew przyszedł go odwiedzić, emanując entuzjazmem w swoich oczach. Przedsiębiorca nie był w stanie opowiedzieć o całym procesie, który go zaabsorbował, jak nową zabawkę dla małego chłopca. W dniu wypisu buszew przyjechał po Anatole Andrzejewicza. Ten nie był zbyt zainteresowany budową wieku, dlatego bez wahania zasiadł na przednim siedzeniu. Tak jechali przez miasto. Nagle przedsiębiorca powiedział: Andrzejewicz, czy mi ufasz? Oczywiście, Stjepanyczu, odpowiedział. W takim razie teraz zamknij oczy. Położnik posłuchał. Jechali jeszcze przez pewien czas, a następnie samochód się zatrzymał. Andrzejewicz, możesz otwierać oczy. Starszy mężczyzna zobaczył przed sobą nowocześnie wykończony budynek. Co to jest? To Twój perinatalny centrum. Przecież mówiłem, że talentu nie można zakopać. No to teraz ratuj ludzi. Wprowadzaj ich w świat jak kiedyś wprowadziłeś moje dzieci. Dziękuję. To jedynie udało się wydusić zaskoczonemu starcowi. Od tego czasu w domu Buszujewych zapanowało uspokojenie i spokój. Wszyscy tęsknili za tym cichym, spokojnym starcem, który teraz całkowicie poświęcił się działalności położniczej. Anatolij Andrijewicz starał się odwiedzać swoich dobrodziejów, szczególnie w święta. A dzieciaki postrzegały go niczym własnego dziadka. Dziękuję, że obejrzeliście historię do końca. Jeśli podobał się wam ten opowiadanie, proszę o wsparcie mnie przyciskiem łapka w górę. To dla mnie bardzo ważne. Wszystkiego dobrego.